Cześć. Początek tego wideo został dograny później niż całe wideo, ale chciałbym Wam streścić, co zobaczycie później. Przede wszystkim opowiem o tym, co już zostało nagrane i czeka na montaż. Chciałbym Wam opowiedzieć, jakie butelki bourbonów i whisky czekają na ocenę i nagranie. Chciałbym Wam opowiedzieć o planach na kolejne filmy. Chciałbym Wam zadać kilka pytań, gdzie zależy mi na Waszej odpowiedzi. I zobaczycie mnie jeszcze bez okularów, bo wcześniej nie świeciło mi słońce w oczy, a w zasadzie teraz też przestało świecić, więc mogę moje okulary ściągnąć. Także zapraszam do oglądania. Cześć! Dzisiaj jest 22 stycznia 2022 roku i chciałem już wcześniej opublikować sporo filmów, które mam nagrane, ale sytuacje się troszeczkę skomplikowały. Więc muszę zapowiedzieć, co nadejdzie na kanale w kwestiach bourbonów oraz whisky. Ponieważ postanowiłem przedłużyć swój pobyt w Stanach Zjednoczonych do końca lutego, musiałem skupić się na swojej pracy zawodowej. Mam tutaj ściągawkę tego, co będę prezentować Wam w kolejnych odcinkach, które będę powoli montować. Nie miałem niestety czasu się na tym skupić wcześniej. Nie miałem czasu zająć się montażem, za co Was bardzo przepraszam. Dla tych, którzy czekali na konkretne bourbony z grup bourbonowych na Facebooku, obiecuję, że one się pojawią. No i zaraz Wam przedstawię, co już mam nagrane, a co czeka na nagranie. Ale no, żeby nie siedzieć tak o suchym pysku, wiem, że spodziewaliście się, że będę pić wodę. No będę pić wodę. Ona ma świetną nazwę, ponieważ picie wody szkodzi. Znalazłem tutaj w Stanach Zjednoczonych taką wodę Liquid Death. Woda gazowana, zobaczymy jak smakuje. No jest znośna. Nie jest idealna, jest znośna, jest ok. Ale ma fajną nazwę właśnie, jeżeli chodzi o to, czym jest woda. No ale nie będę siedzieć o suchych pysku. Nie będę Was oszukiwać, mam coś ze sobą. Dzisiaj bez kalibracji, ponieważ nie jest to odcinek degustacyjny. Miałem taką buteleczkę w szafie tutaj, zakupioną rok temu. O. Nadal ładnie pachnie. Jest to wysokożytnie High West Whisky i o czym opowiem później. Czas na tą degustację się jeszcze przydarzy. Straight Rye Whisky ze stanu Utah i zawiera ona 46% alkoholu. Z tego co pamiętam, była dość przyjemna, nie do końca w moim typie rok temu. Zobaczymy jak teraz mi podejdzie. Już z przyzwyczajenia chciałem oceniać, jakie są walory zapachowe. Fajnie pachnie. Jest smaczna jednak. Bardzo smaczna. Co w planach? Nakręcone mam już odcinki. Czekają one na montaż. I są to odcinki o Henry McKenna, 10-letni. Bottle in Bond. Jest to bardzo poszukiwany bourbon. Ceny mocno jego wzrosły. I bardzo wiele osób na pewno już o nim słyszało. Zdobyłem go tutaj, nagrałem o nim odcinek już dość dawno, bo w grudniu. Czeka na montaż. Larceny Barrel Proof, edycja z września 2021, także czeka na montaż. Elijah Craig Toasted Barrel, ten odcinek nagrałem tydzień temu w bardzo kultowym hotelu położonym w Miami Beach. Wybraliśmy się tam z Jen i jest odcinek, gdzie być może Jen się pojawi. Nagraliśmy tutaj kawałek wspólnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w montażu. Jeżeli Jen wyrazi zgodę, to pojawi się w tym odcinku, a potem Wy ocenicie, czy chcecie, żeby pojawiała się częściej. Angel's Envy Port Wine Barrel. Ten odcinek także czeka już bardzo długo i czas, aby w końcu go opublikować. Weller Special Reserve,
Tutaj ten odcinek nagrałem z bardzo wieloma błędami. Dałem się troszeczkę wrobić, że butelka jest inna, butelka nie była inna. I mocno się wahałem, czy publikować ten odcinek, czy go w ogóle obrabiać. Stwierdziłem, że jednak go obrobię i opublikuję, ponieważ błędy zdarzają się. Natomiast będzie tam słowo wstępu nagrane oddzielnie, słowo zakończenia i kolejny odcinek o Wellerze pojawi się w przyszłości. Muszę Was na chwilę przeprosić. Słońce wyszło za chmur i strasznie świeci mi w oczy. Muszę to poprawić. Najmocniej Was przepraszam za tą przerwę. Musiałem założyć okulary przeciwsłoneczne, ponieważ słońce jest tam. Właśnie wyszło za chmur i zaczęło mi świecić prosto w oczy. Omówiłem przed chwilą odcinki, które już są nagrane i które czekają na montaż. Natomiast czeka mnie bardzo wiele butelek do spróbowania. Większość z nich już tak naprawdę spróbowałem, ale nie w formie degustacyjnej. No i tutaj niczego nie nagrałem dotąd, więc muszę nagrać odcinki. Przygotowuję do tego scenerię. Być może przez jakiś czas będę nagrywać tutaj przy basenie, tylko będę musiał wyczyścić stół. Przydałby się rurek, bo rurku ten stół jest upierdolony. No ale przechodząc do rzeczy, mam do nagrania 33 odcinki o bourbonach. Oczywiście nie ma szans, abym się wyrobił do końca lutego. Musiałbym pić codziennie, co raczej się nie wydarzy. I no jest kilka pomysłów, jak to zrobić. Prawdopodobnie nagram część tych butelek, więc liczę na Wasze komentarze, co chcielibyście obejrzeć. Liczę na Wasze głosy. I co będziecie chcieli, to będzie skakiwało na górę priorytetów. Konkretnie do nagrania mam Sam Hudson, 15-letni. Jest to bourbon, który wygrał bardzo wiele konkursów w zeszłym roku. Jest wyborem bardzo wielu osób. No i udało mi się dostać nawet dwie butelki. Jedna butelka przyjedzie do Polski. Czy warto, czy nie warto? Dowiecie się w tamtym odcinku. Knob Creek, 15-letni. To jest również rzadkość. Bardzo wielu ludzi na taką butelkę poluje. Udało mi się ją zdobyć prawie w cenie MSRP. Breckenridge Reserve Blend z Total Wine. O Breckenridge usłyszałem po raz pierwszy w Polsce. W pewnym sklepie polecono mi go. No ale w cenie kosmicznej, chyba 700 zł za podstawkę, gdzie tutaj w Stanach Zjednoczonych on kosztuje 38 dolarów, więc podziękowałem. Ja dorwałem wersję specjalną i będę ją degustować, oceniać. Może uda mi się także zakupić wersję zwykłą, ale nie wiem, czy na to starczy mi czasu. Bardstown Fusion Series, seria trzecia. Bardstown to jest bardzo kraftowy bourbon, który wydaje bardzo specyficzne blendy, dokładnie są one opisane. No i bardzo wiele konkursów tutaj wygrywa, więc zdobyłem, ocenię. Wilderness Trail Single Barrel Sweet Mash. Powiem tyle, że jest to bourbon uprzeniczniony, tak zwany wheated bourbon. Jest to bardzo rzadka butelka, opowiem o niej. Woodinville, podstawka 90 proof, czyli 45% alkoholu. Jest to też także ciekawa pozycja, może pojawi się w Polsce, więc myślę, że warto o tym nagrać odcinek. No i tutaj przechodzimy do sekcji Maker's Mark. Już mogę zdradzić, że od tego bourbonu rozpoczynałem swoją przygodę życiową z bourbonami. Bardzo mi smakowała podstawka. Obecnie podstawki nie jestem w stanie przełknąć. Została zastąpiona przez Maker's Mark 46, czyli 46% edycję. I w ostatnim czasie również ona mi się popsuła. Przestała mi smakować. Wydaje mi się, że receptura się zmieniła.
ale nie będę nagrywać tutaj odcinków o podstawce czy Maker's Mark 46. Mam natomiast Maker's Mark 101 oraz dwie bardzo limitowane edycje Maker's Mark Cask Strength 2005. To jest moc 108.7 proof, czyli 54,3%, oraz Maker's Mark Private Selection dla sieci ABC, konkretnie dla centralnej Florydy. To jest proof 110.2, czyli 55,1%. Dalej, Jefferson's Very Small Batch 93 proof. To jest butelka z początku roku 2021, czyli zeszłoroczna. I ona już jest na wykończeniu. Kentucky Spirit Single Barrel. To jest wytwór ze stajni Wild Turkey. I to jest kolejne 101, czyli 101 proof, 50,5%. No i przy okazji tego, możliwe, że to będzie jeden odcinek, opowiem także o moim kalibratorze, czyli Wild Turkey 81. Zakupię również, tego nie mam zakupionego jeszcze, ale myślę, że taki odcinek o podstawach Wild Turkey musi się pojawić u mnie na kanale, więc dokupię 101 oraz Rare Breed. To są podstawowe bourbony, o których trzeba opowiedzieć. Nie chciałbym pomijać historii Wild Turkey, ponieważ jest to bardzo ważna destylarnia, bardzo ważny bourbon na kartach przeglądu bourbonów i trzeba go znać. A wydaje mi się, że jest mocno niedoceniany na fali szaleństwa za destylarnią Buffalo Trace. Dalej, Elijah Craig Barrel Proof C921, czyli Barrel Proof edycja z września 2021. To jest o mocy 120.2 proof, a więc 60.1% alkoholu. I jest to butelka, która wygrała bardzo wiele konkursów. Jest to coś, co wszyscy polecają. Jest bardzo ciężko ją dostać. I dosłownie rzutem na taśmę tydzień temu w trakcie podróży w Miami udało mi się zdobyć tą butelkę w niezbyt szalonej cenie. Zawyżonej, ale nie jakiejś mega szalonej. Więc podzielę się z Wami opinią. Elijah Craig Single Barrel Buchanan Liquor. To jest butelka, którą dozorowałem jeszcze w grudniu w Buchanan w Georgii. I teoretycznie jest to to samo, co podstawka Elijah Craig. Żeby porównać, muszę nabyć podstawkę. Jeszcze nie mam. Prawdopodobnie ją zdobędę do tego odcinka. Moc, tak jak standardowy Elijah Craig. Natomiast jest to single barrel, a nie standardowy blend jak podstawka. I jest to butelka rozlana z beczki wybranej przez sklep monopolowy z Buchanan. Kończąc z Elijah Craig, czyli Heaven's Hill, idziemy do destylarni Willett. Tutaj mam obecnie Noah Mill o mocy 114.3 proof, czyli w zaokrągleniu 57%. Dalej, klasyczny bourbon od Willett, Pot Still Reserve, w bardzo charakterystycznej butelce. To jest ich, można powiedzieć, podstawka. Zaczyna się na nią szał. Mocno ze względu na butelkę, ale również
na walory smakowe. Jest to bourbon o mocy 94 proof, czyli 47%. Bardzo charakterystyczny. 94, 101 to są bardzo charakterystyczne moce wśród bourbonów. Kolejna ciekawa butelka to jest New Reef, rozlany w 2021 roku, destylowany w 2016, więc wiemy, że to jest 5-latek. O mocy 100, Sour Mash. No i ta butelka jest o tyle ciekawa, że New Reef już jest niedostępny. Udało mi się nabyć tą butelkę na początku roku 2021 i nie wiedziałem tego wtedy. Obecnie wszyscy polują na nieotwarte butelki New Reef. Gdybym wiedział, zakupiłbym więcej butelek na wymianę. Ta butelka osiąga szalone ceny na aukcjach. Jak wiecie, ja nie sprzedaję swoich butelek, ale trzymam na wymianę. Ciekawy bourbon Red the Branch Virginia Bourbon Batch 8 o mocy 90, czyli 45%. Bullet Single Barrel. Tak naprawdę jest to destylat z Four Roses i wszelakie Single Barrel również w przypadku Bulleta to równie dobrze moglibyśmy to oceniać jako Four Roses, ale Barrel Strength. Czyli jest to w mocy beczki i jest to Single Barrel. Co to jest? Ocenimy. Natomiast nie ma informacji jasnej. To jest na co się poluje, żeby zdobyć tę informację. Z czego jest to mieszanka? Czyli jakie zostały użyte drożdże z Four Roses? Jaki zacier? I tutaj postaramy się do tego dojść. Ponieważ oceniłem już Elijah Craig Toasted Barrel, to nie chciałem pozostać dłużnym i zakupiłem Woodford Reserve Double Oak. To jest taka podstawka Woodforda ze starzonych podwójnie bourbonów. No i dochodzimy do butelek tanich, dziwnych, niespotykanych często. I mamy tutaj Zachariah Harris, Buckhorn, Douglas and Todd, Black Eagle, Winchester. Kilka z nich to są miniaturki. I zrobiłem przerwę, ponieważ kolejna miniaturka to już są whisky albo jakieś dziwactwa związane z bourbonami. Kolejna miniaturka to będzie Longhead Tennessee Sour Mash Whisky. A dziwactwo to Savannah Sweet Tea Bourbon. Czyli coś, co ma w nazwie bourbon, ale bourbonem nie jest. To jest bourbon smakowy, czyli w zasadzie drink, koktajl, coś w tym stylu. Ma to tylko 35% alkoholu, ma to mieć niby smak słodkiej herbaty, więc pewnie zrobimy to wspólnie z Jen. O czym dojdziemy dalej? Dickel Bourbon Whisky, 8-letni. Dickel, który słynie z Tennessee Whisky, wydał 8-letni bourbon. Jest to coś nowego, chcę to ocenić. Natomiast to nie jest miniaturka. Po prostu trafiło to już do tej sekcji dziwactw, bo Dickel to nie jest destylarnia, która wydaje bourbony. A w tym przypadku jest to bourbon. Więc zobaczymy. Możliwe, że wynika to ze współpracy z Bibb & Tucker. Dojdziemy do tego w odcinku o Dickel Bourbon Whisky. Jeszcze kolejne miniaturki. Udało mi się nabyć tutaj Clyde May zestaw Alabama Whisky. Coś ich swojskiego. Zobaczymy, co to jest. Straight Bourbon Whisky oraz Straight Rye Whisky. No i skoro jesteśmy już przy Rye Whisky, czyli whisky opartych o życie, to posiadam miniaturkę Whistlepig Rye 10-letnią
oraz Rittenhouse Straight Rye Whiskey Bottle in Bond. Klasyczny Tennessee Whiskey, czyli jak się domyślacie, Jack Daniels, ale nie podstawka. Nie Gentleman Jack. Nie Single Barrel prosto. O nie. Single Barrel, Barrel Proof z kwietnia 2021 roku o mocy 128,3 proof, czyli 64% alkoholu. I jest to coś, o czym naprawdę warto opowiedzieć. Zdecydowanie mi się bardziej kojarzy z bourbonem niż z Tennessee Whiskey. I myślę, że jest to coś, co w niedługim czasie musi się pojawić na moim kanale. Ale to wy już ocenicie, czy powinno. Część odcinków będę nagrywać w dwóch językach, jeden po drugim, ponieważ dostałem sporo próśb od widowni amerykańskiej, aby podzielić się doświadczeniami na temat bourbonów i Tennessee Whiskey, które trafiam tutaj nietypowych, czyli bardzo limitowanych, a udało mi się ich całkiem sporo zdobyć i okazuje się, że Amerykanie mają sami problem ze zdobyciem takich butelek i chcą usłyszeć opinię, czy warto polować z daną butelką. Więc jeżeli coś takiego posiadam, będę nagrywać to w języku polskim dla was, będę nagrywać to w języku angielskim dla widowni amerykańskiej. No i być może w ten sposób uda mi się zaprosić na degustację widzów amerykańskich, którzy w ramach wymiany degustacyjnej przywiozą coś, co wy chcielibyście zobaczyć. Więc piszcie, co chcielibyście, abym zdobył. Tak jak już wspomniałem, ciężko będzie nagrać wszystkie odcinki o butelkach solo, więc mamy pomysł z Jennifer, żeby zacząć nagrywać wspólnie. Jennifer okazała się być bardzo wytrawnym graczem w świecie bourbonów. Sama się tego nie spodziewała. Natomiast wykrywa bardzo wiele zapachów, smaków, z którymi nawet ja mam problem. Wynika to z tego, że Amerykanie mają dość specyficzną paletę smaków i zapachów kojarzonych, których my jako Polacy, Europejczycy nie posiadamy, ponieważ nie jesteśmy związani kulturowo. Nie kojarzymy potraw czy napoi klasycznych dla Ameryki. To, co tutaj widzicie, patrzę na to, to jaszczurka sobie po prostu pobiegała po stole. Z Jen natomiast będziemy głównie nagrywać w formie blind testów. Będą to takie uproszczone degustacje i opinie o tym, co wygrywa w danym odcinku. Jeden z czterech, może jeden z pięciu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy się starać was zainteresować. No i te odcinki będą zdecydowanie dwujęzyczne, ponieważ Jen nie mówi po polsku. Ja będę wypowiadać się po polsku, Jen po angielsku. Ja również część zdań wypowiem po angielsku. I te odcinki będą kierowane zarówno do widowni polskiej, jak i amerykańskiej. Będziemy musieli przygotować napisy w języku polskim, w języku angielskim, żeby wszystko było zrozumiałe. Ten pomysł pojawił się w Miami, w hotelu, gdy nagrywaliśmy odcinek o Elijah Craig Toasted Barrel. Tam Jen pojawi się gościnnie prawdopodobnie, o ile to wypali nam w montażu. I jeżeli Jen spodoba się ten odcinek i jej znajomi zaakceptują fakt, że Jen będzie pojawiać się w moich odcinkach, to taki mamy pomysł na rozwój kanału, aby nagrywać część wspólnie, ponieważ, tak jak już wspomniałem, Jen okazała się być naprawdę wybornym graczem w świecie bourbonów. I mimo, że wcześniej piła tylko wina, nigdy jej bourbony nie zasmakowały, okazało się, że wprowadzona w ten świat lubi pić bourbony. Nie wszystkie,
jej oceny są dość specyficzne, więc może się tak zdarzyć, że ja coś ocenię na 8-9, a Jen oceni to na 3-4, a inne oceny będą zgodne, ponieważ Jen nie lubi bitey bourbon, czyli tego ugryzienia w gardło, w podniebienie, tego alkoholowego kopa. Ja to lubię, Jen tego nie lubi, więc no to będzie troszeczkę inaczej. Sami ocenicie. W związku z tym, poczekajcie chwileczkę. Nie mam tego w notatkach, ale postanowiliśmy również nagrać odcinek, jak wprowadzić twoją kobietę w świat whisky i bourbonów. Ponieważ Jen tego bardzo nie lubiła, a obecnie okazuje się, że lubi, akceptuje i bierze w tym czynny udział. I myślę, że jestem w stanie przekazać wam wiedzę razem z nią, jak zrobić to prawidłowo. Jak już wspomniałem, w odcinku o Weller Special Reserve popełniłem multum błędów. Zawarłem trochę informacji nieprawdziwych, które będę musiał sprostować, będą dogrywki, ale go opublikuję. Sam Weller Special Reserve pojawi się w odcinku z blind testingami z Jen. Pewnie już zauważyliście w innych odcinkach i będzie to stały element. Będę zawierać element wyceny. Muszę o tym pamiętać. Nie zawsze pamiętałem. Będę sobie to notować, więc częściej będzie pojawiać się mój notatnik, bo chciałbym zawierać informacje o cenach bourbonów, o tym, jaka jest cena MSRP, czyli sugerowana producenta, jaka jest cena realna w Stanach i za jaką cenę zdobyłem daną butelkę, bo to też jest często rozbieżne, jaka jest cena w Polsce, o ile występuje i ile warto za ten bourbon dać w Polsce, ile warto dać w Stanach. Dla tych, którzy mnie znają z wykopu, z grup na Facebooku czy z innych miejsc i oglądają, taka informacja, odstawiłem troszeczkę energetyki, ponieważ przeszkadzało mi to w kwestiach sensorycznych. Ograniczam się obecnie do jednego, maksymalnie dwóch dziennie. I odstawiłem swoje standardowe energetyki na rzecz innych, które są tutaj dostępne w Stanach Zjednoczonych. Są one bardziej neutralne, również pobudzają mnie, nie szkodzą mi tak na żołądek, więc jestem w stanie dzięki temu więcej wyciągnąć z bourbonów. Informacja o odcinkach, które chciałbym jeszcze nagrać w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy mi się uda, ze względu na bardzo ograniczony czas. Może nagram je dopiero w Polsce. To odcinki o przygotowaniu prostych koktajli, takich standardowych koktajli opartych na whisky, na bourbonach, nadających się również do whisky szkockich. Jeżeli któraś szkocka, szczególnie blendy, wam nie podejdą, to można przygotować z tego koktajl. No i na pewno chciałbym rozpocząć to od Old Fashion oraz Mint Julep. To są bardzo, ale to bardzo proste do przygotowania koktajle, a wiele osób nie wie, jak to zrobić i marnuje złą whisky. Może nie złą, ale taką whisky, która im nie podeszła na czysto, czyli nit, marnują i polewają coli czy Sprite'a. Nie, nie róbcie tego. Naprawdę można z tego przygotować fajny koktajl, który zachwyci was, zachwyci waszych gości i nie poświęcicie na to wiele czasu. Chciałbym nagrać o tym odcinki i postaram się to zrobić w niedługim czasie. Mam również nagrany odcinek plażowy, gdzie oceniam piwo oraz takie gotowe napoje alkoholowe oparte o bourbony. Postaram się to zmontować i opublikować, natomiast nie wiem, czy mi się to uda. Jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie, komentujcie, co chcielibyście zobaczyć, jakie butelki powinienem dla was zdobyć,
ponieważ na przykład coś w Polsce kosztuje bardzo dużo, w Stanach Zjednoczonych jest tanie, ktoś Wam polecił i chcielibyście się upewnić, czy na pewno warto wydać pieniądze, dajcie mi znać, a postaram się taką butelkę zdobyć tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc o tym śmiało piszcie w komentarzach. W komentarzach piszcie, co chcielibyście, abym poprawił na swoim kanale, w swoich wypowiedziach, w formie nagrywania filmów, czy w formie degustacji. Nie każda amerykańska whisky to bourbon, ale każdy bourbon to amerykańska whisky. Czy Tennessee whisky jest bourbonem? Trochę tak, trochę nie. Ja się będę trzymać zasady Tennessee whisky to Tennessee whisky, ponieważ musimy mieć na uwadze to, że w Stanach Zjednoczonych każdy stan to jak oddzielny kraj w Europie. One posiadają pewne cechy wspólne, ale jeżeli w zarządzeniach lokalnych, stanowych Tennessee whisky jest czymś innym, to ja będę się trzymać tej zasady, że Tennessee whisky nie jest bourbonem. Można się upierać, że Tennessee whisky jest bourbonem, ponieważ wywodzi się z bourbonów, spełnia wszystkie zasady bourbonów, ale skoro chcą, żeby to nazywać czymś innym, niech będzie czymś innym. Mamy Jacka Danielsa, mamy Dickelsa i mamy Pricarda, więc niech sobie będą Tennessee whisky, niech się wyróżniają. To jest ich sprawa, oni tego chcą i zostajemy przy tym. Chociaż będzie odcinek o Dickels i Dickel wydał swój pierwszy bourbon, 8-letni, który jest jaki jest, dowiecie się w odcinku o nim. To będzie bardzo specyficzny odcinek, ponieważ Dickel wyłamał się z Tennessee whisky. Co mogę powiedzieć o High West Whisky? Jeszcze rok temu powiedziałbym, że mi nie smakuje. A teraz mówię, bardzo dobra. Warto ją zakupić. Szczególnie, że ona kosztuje chyba 30 albo 40 dolarów. Ile kosztuje w Polsce? Nie mam pojęcia. I na pewno będzie odcinek o High West Double Rye, wykonany w klasycznym stylu, czyli z kalibracją, pełnym tastingiem i w odpowiednim szkle. Natomiast tak do picia w trakcie jakiejś dyskusji, nagrania, spotkania ze znajomymi, bardzo prawidłowa whisky. I powiem Wam szczerze, że dla mnie ona nie wygrała w blind testingu, ale mój teściu, ojciec mojej dziewczyny, w kwietniu chyba postawił ją na pierwszym, możliwe, że na drugim, ale chyba na pierwszym miejscu. Więc ja jestem teraz w stanie się z nim zgodzić, że jest to świetna whisky żytnia. I będzie o tym oddzielny odcinek, chociaż być może pojawi się w blind testingu rye whisky. Zobaczymy. Za dużo mam do nagrania, za mało czasu, a jak wiecie, ja ograniczam się do jednego smaku dziennie. Więcej robimy w trakcie blind testingów ze znajomymi, których nie nagrywam. Tutaj Jen być może się zgodzi na nagrania wspólne. I w trakcie sobotnich czy piątkowych wieczorów, kiedy spotykamy się i pijemy więcej, ja sobie wtedy polewam po 10, 15, może 20 ml danego bourbonu i wiem wcześniej, przygotowuję się do odcinków, ale zawsze i tak wychodzi inaczej w trakcie nagrania. Więc jeszcze raz, zostawcie komentarz. Ja łapek nie potrzebuję. Fajnie by było wiedzieć, że oglądacie. Fajnie by było wiedzieć, czy lubicie, czy nie lubicie czegoś. Czy dalej chcecie, abym nagrywał amerykańskie vlogi o zakupach, o eksploracji Ameryki, o zwiedzaniu,
to jest coś, co Was interesuje, czy już jesteście przejedzeni tym na YouTubie i kompletnie nie ma sensu tego nagrywać, montować. Zależy mi na Waszej opinii, co chcielibyście, jak chcielibyście, żeby ten kanał był prowadzony. Bo to jest kanał dla Was. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Komentarz, może subskrypcja, nie jest niezbędna. Fajnie, jak odzowicie, ale nie jest konieczna.